Dzień dobry, witam Was w niedzielę rano. Już nie tak rano, 11. Chcę Wam opowiedzieć, czy też streścić lekcję, o której to, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji, to znaczy o tym rozszerzeniu pojęć, rozszerzeniu języka, którym się posługujemy na fizyce, o nowe pojęcie, mianowicie o pojęcie wektorów. No i widziałem, jak bardzo to męczy Was. No bo to jakby jest jak nowa część mowy w języku, którym jeszcze nie do końca wszyscy umiemy się sprawnie posługiwać. Więc chcę zacząć od tego, żeby uzasadnić, dlaczego to jest tak naprawdę potrzebne. No i jakby takie uzasadnienie mogło wyglądać. No więc spójrzcie na tą kolumnę skalary. To zaczęliśmy od układania układanki, na której była rybka akwariowa, która się nazywa skalar, ale to nie o rybki chodzi. To chodzi o wielkości, które są po prostu wyrażane liczbami. Wyrażane liczbami i poza tą liczbą nie niosą ze sobą żadnej informacji. I mamy tutaj listę tych wielkości i na pierwszych trzech miejscach jest czas, masa i długość. Mierzono odpowiednio w sekundach, w kilogramach i w metrach, przynajmniej w układzie SI. Jest też temperatura, jest też objętość, którą już mierzymy w metrach sześciennych. To jest jednostka złożona. Jest szybkość. No i to są wszystko jednostki, którymi się to są wielkości, którymi się posługujemy na co dzień, prawda? One dotyczą naszych bezpośrednich doświadczeń, o której muszę wstać rano, żeby zdążyć do szkoły. Mama posłała mnie do sklepu, żebym kupił albo kupiła kilogram jabłek. Idziemy na wycieczkę. Jak długo będziemy maszerować? O, mam gorączkę. Mierzę temperaturę. Czy mama mi mierzy temperaturę? Objętość. Kupiłem butelkę soku, czy kupiłam? I ta butelka soku ma litr, albo pół litra, albo 3/4 litra. No i w końcu szybkość. Jadę samochodem, na tablicy rozdzielczej samochodu jest taki zegar, który pokazuje, jak szybko się poruszamy. No, jest też wielkość, którą wprowadziliśmy na fizyce, gęstość, już nie taka oczywista, nie tak często spotykana, ale też wyrażana tylko liczbą, które gęstość mierzymy w kilogramach na metr sześcienny, albo jeśli chcemy w jednostkach pochodnych, to w gramach na centymetr sześcienny. No i te wszystkie jednostki pozwalają nam poruszać się po naszym bezpośrednim otoczeniu, poruszać się po naszym sąsiedztwie, żyć w tych takich codziennych warunkach w naszym domu, tam gdzie się czujemy bezpiecznie, ale one są niewystarczające, żeby zrozumieć wszechświat. No, na lekcji o prawie powszechnego ciążenia mówiliśmy o wielu zaskakujących konsekwencjach tej samej siły, która powoduje, że piłka spada. Albo ja jak podskoczę, to spadnę w dół. Prawda? O tym, że ta sama siła jest, to samo zjawisko jest odpowiedzialne za to, że wokół Ziemi, że Ziemia jest otulona tym płaszczem atmosfery, który chroni nas przed, izoluje nas od próżni, od przestrzeni kosmicznej i umożliwia nam oddychanie. Że Księżyc krąży wokół Ziemi, że Ziemia krąży wokół Słońca, czemu zawdzięczamy stały kontakt z tym niewyczerpalnym praktycznie źródłem energii, który nas tak miło ogrzewa. Dzisiaj jest trochę chmurek, ale pogoda jest ładna, od czasu do czasu przegląda Słońce, jest nam ciepło. Gdyby nie ta siła grawitacji, to Ziemia uciekłaby od Słońca i po prostu wszyscy umarlibyśmy z chłodu. No i dalej, że ta grawitacja rządzi wszechświatem, nie o grawitacji jest ta lekcja, ale chcę wam powiedzieć, że ludzkość i wy także, bo jesteście kolejnym pokoleniem, który przejmie tą pałeczkę, wyszła z progu swojego domu, swojego pokoju i zajęła się sprawami, które są znacznie trudniejsze, głębsze, mniej oczywiste, tak? I no, macie tutaj naszą galaktykę, to znaczy to jest artystyczna wizja albo zdjęcie galaktyki, o której myślimy, że wygląda podobnie do naszej.
zastanawiamy się nad tym, skąd żeśmy się wzięli, dlaczego możemy istnieć, konstruujemy różne maszyny i urządzenia, a tu jest artystyczna wizja pozasłonecznego układu planetarnego. Notabene to ciekawa historia, bo został odkryty przez internautów danych, które zostały opublikowane przez NASA. Ten układ planetarny ma 5 planet krążących wokół Słońca i tam też sięgamy naszym rozumem. I po to, żebyśmy mogli sięgnąć naszym rozumem tak daleko albo tak głęboko w głąb materii i tworzyć na przykład szczepionkę, tak? Taką jak ta nowoczesna szczepionka Pfizera albo Moderny na COVID. Potrzebujemy języka, który nam to umożliwi. I w tym języku ważne są pojęcia wektorów, to znaczy wielkości, które niosą ze sobą nie tylko informacje o wartości, ale i o kierunku. Takich wielkości jest więcej, jest cała ich lista następnie, coraz bardziej skomplikowanych, no ale my w siódmej klasie skoncentrujemy się na wektorach. No i mamy tutaj listę wielkości skalarnych, tych, które wyrażają tylko wartości liczbowe. No i mamy tutaj różne wektory. No i teraz na przykład wektorem jest siła. Wektorem jest siła, dlatego że ona może działać w różnych kierunku, tak? To jest w miarę oczywiste. Jak mam ten siłomierz, gdzie go tu mam? No chodź siłomierzu, tu jesteś. Jak mam ten siłomierz, to mogę go ciągnąć, rozciągać w tym kierunku, mogę go rozciągać w tym, mogę go rozciągać w waszym kierunku, czy w kierunku tablicy, albo do siebie. Widać, że siła, którą działam, ma kierunek, a tutaj dobrze, to muszę zatrzymać animację, bo widzicie, o, to już zepsułem dowcip, bo uruchomiłem tu animację. Chodzi o to, że tu mamy siły wyrażone przez wektory. Siłę często oznacza się literką F z taką strzałką na górze. Ta strzałka pokazuje czy informuje o tym, że to jest wektor, a nie na przykład jego wartość. Bardzo często F bez strzałki oznacza po prostu wartość siły. Wartość siły jest opisywana przez długość tej strzałki. Im dłuższa strzałka, tym większa jest wartość siły. No i strzałka pokazuje nam także kierunek. A ta siła działa w tą stronę. No a ta siła, nie wiem, czy ma taką samą wartość, czy inną, to już nie sprawdzałem tego, ale działa w tą stronę. No i to są dwie różne siły, bo pod ich wpływem te dwa różne przedmioty, tu piłka i pudełko, będą się ruszać, będą doświadczać zmiany ruchu w różne strony, prawda? Jak to będzie pod wpływem tej siły przyspieszało w tym kierunku, to będzie przyspieszało w tym kierunku. No i na ile to potrafię pokazać tą animacją, to zobaczcie teraz sami. No, doszło do zderzenia. Dobrze. Stop animacja. No, ponieważ działanie tych sił wywiera różne skutki, ta siła pcha ten piłeczkę w tą stronę, ta siła pcha przedmiot w tą stronę, no to są dwa różne obiekty, a zatem nawet gdyby miały tę samą wartość, to ich fakt, że mają różne kierunki, oznaczałby, że to są dwa różne obiekty. A więc siły mogą różnić się wartością i różnić się kierunkiem. Kolejnym przykładem pojęcia, które wygodnie jest opisać za pomocą wektora, to jest oczywiście prędkość. Prędkość, którą najczęściej opisujemy literką V, też ze strzałką. No i widać tutaj na lewym zdjęciu mamy autostradę, te samochody jadą w tym kierunku, a samochody po tym pasie, czy po tych pasach jadą w tamtym kierunku, prawda? W związku z tym poruszają się inaczej. Pomimo, że być może poruszają się z tą samą prędkością noga za nogą, bo tu widać jakiś duży korek jest. Jeszcze lepiej widać to na zdjęciu tego ronda, tak? Samochody wjeżdżające na rondo poruszają się tam w tym kierunku, te zjeżdżają, poruszają się w tym, te będą zjeżdżać prawdopodobnie, to poruszają się w tamtym kierunku, a te zjeżdżają na ten zjazd, poruszają się w tym kierunku. Każdy z samochodów
porusza się inaczej, a ten tutaj staje, dojechał i zatrzymuje się, ma maleńką prędkość jeszcze skierowaną tutaj. Widać znowu, że mamy tutaj do czynienia z nie tylko wartością, jak szybko jakby przesuwa się nam ten samochód, ale także informacją o kierunku, w jakim kierunku się przesuwa. No i ostatni z tych trzech rodzajów wektorów, o których dzisiaj chcę powiedzieć, to jest przesunięcie. Musimy trochę poczekać, żeby nam się przemieszczenie albo przesunięcie. No i tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak to wygląda. No to jest mapa satelitarna okolic naszej szkoły. No i chcieliśmy przejść ze szkoły do półkolonii. No więc to najpierw trzeba wyjść ze szkoły i to przesunięcie opisane jest taką strzałką tutaj. Potem trzeba przejść ulicą Czterech Wiatrów do skrzyżowania z Przebudzenia Wiosny, czyli przejść tutaj, potem przejść tędy i potem no, dokończyć tu i już jesteśmy. Tak? No i widać, że ważne jest, w którym kierunku żeśmy poszli, dlatego że gdybyśmy zamiast w tą stronę poszli na przykład w tą, no to nie doszlibyśmy tam, gdzie byśmy chcieli dojść. Być może doszlibyśmy do Top Marketu, być może skręcając potem w tą samą stronę, co tutaj, doszlibyśmy na to skrzyżowanie, ale nie doszlibyśmy tam, gdzie byśmy chcieli dojść. W związku z tym widać, że oprócz tego, ile kroków czy ile metrów przeszliśmy, ja tu niezdarnie przy pomocy tych cyfr opisywałem tę liczbę metrów, oprócz informacji, ile metrów przeszliśmy, ważny jest też kierunek. No i na tym obrazku jeszcze jedno coś jest bardzo ciekawego, mianowicie widać, że w sumie po przejściu tej trasy zgodnie z tymi wektorami znaleźliśmy się w miejscu, które można scharakteryzować tym żółtym wektorem w stosunku do szkoły, naszej szkoły, w stosunku do Eureki. Tak? No i to nasuwa ideę taką, że być może wektory można dodawać. Dlatego, że wygląda na to, że rezultat wykonania tych wszystkich operacji przejścia o daną odległość w danym kierunku jest równoważny temu jednemu wektorowi. No, oczywiście trudno byłoby przejść tak po prostu przez pole i las. Tu gdzieś jest płot Eureki i tu w tym miejscu byśmy tego płotu nie przeskoczyli. Ale jeżeli chodzi o przemieszczenie, o zmianę naszego położenia, o przesunięcie, no to tak wygląda, jakby te wszystkie wektory wysumowały się niejako do tego żółtego. No i to rzeczywiście jest prawda, dlatego że wektory można dodawać i nagram na ten temat kolejny film, który opowie, jak to robić, bo na ten temat będzie praca domowa. Dziękuję bardzo.